Dzień dobry, dziś pokażę Wam, jak zrobić czujną bransoletkę na dwóch widelcach. Dokładnie w tych kolorach. I będziecie tego potrzebowali. No, określenie z 60 gumek, może więcej. No to zaczynamy. Tutaj na jeden. O! Rzepkowych dwóch. Jeden. I na tym ostatnim. Jeden. Bierzemy nasz haczyk. I przewracamy z obu stron. Bierzemy biały, o. I o tak. Raz. Dwa. Wracamy biały z tej jednej strony, na którego nałożyliśmy, i z obu stron niebieski. Uważam, żeby zostawiać w fioletowym miejscu. O! Schowamy do góry, jeśli musimy. I następny. Bierzemy białą gumkę. O, mamy te znowu na jedną stronę. O, i zakładamy trzy niebieskie. Raz. Dwa. O? O, kolejny biały. I dalej. Z
Wrzucamy biały i niebieskie. Teraz kolejny biały i kolejne trzy niebieskie. Dwa, trzy i przewracamy biały, potem fioletowe z obu stron. Kolejny biały. I kolejne trzy fioletowe. Raz. Dwa. Trzy. I przewracamy. Zaczynając od białego. Potem niebieskie. Z drugiej strony tak samo. Niebieskie. Aha, i uważajcie, żeby z drugiej strony też nie był biały. W tym samym czasie co z tej. O! Nie macie. Już zaczyna się wam to formować fajnie. I dalej. Biały. Kolejne trzy niebieskie. Proszę. O! I najpierw biały, potem resztę. Znaczy fioletowy.
Teraz lubię zmieniać odcienie. Gdzieś koło... gdzieś koło połowy. Wiem, że choć to nie jest gdzieś koło połowy, no ale co zrobię. O, i zmieniam odcienie na jaśniejsze. Wy nie musicie, ale mi się to podoba. Zauważamy biały i niebieski. Druga strona. Niebieski. Dobrze. Teraz jaśniejszy odcień niebieskiego, o dużo jaśniejszy dla mnie. Ale ciemniejszy odcień białego, czyli szary albo srebrny. I tu. O tak. I o tak. Ja. Szary. I już raz, dwa, trzy. Druga strona. Trzy. Dwa. Jeden. A mamy. O! I dalej. Przygotujcie se teraz. Zatrzymajcie. Trzymajcie pracę. Przygotujcie se. Siedem srebrnych lub szarych, lub jeśli nie macie tego, białych gumek. Tyle samo, znaczy dwadzieścia jeden niebieskich, i 21 fioletowych, by było nam łatwiej kontynuować. Powiedzmy, że już to zrobiliście. Jeśli nie, nie wstrzymajcie wideo, dlatego że ja też jeszcze nie. A jeśli tak, to przewincie dalej. Ale trzymajcie się. Macie gdzieś koło 21, okej, ale dajcie ciemniejszy odcień, nie ten najciemniejszy, i dodajcie ten najciemniejszy. Więc będzie mieszanka odcieni. I tak samo jeśli możecie z fioletowym.
dodajcie tych ciemnych. No bo one, bo już mam dużo tych. A fioletowe można wybrać, jak się będzie najjaśniejszy odcień i najciemniejszy. Dobra. To robimy! O, i zmieszajcie białe z szarym. Trochę. Nakładamy szary. I najjaśniejszy odcień fioletowego, tutaj. Środkowy odcień fioletowego. W środku. Najciemniejszy. O, tutaj. Przekładamy to i te jasno niebieskie pod. Razem biały i najjaśniejszy. Tam, gdzie był najciemniejszy fioletowego, środkowy tam, gdzie był środkowy i najciemniejszy tam, gdzie był najjaśniejszy fioletowego. O, przykładamy biały i nasze fioletowe. O, i upewnijcie się, że nie zapomnieliście przełożyć niebieskich w drugim. W ostatnim znaczy się. O, i ciągniemy. I co tu mamy? Mamy naszą bardzo. No i można ją kontynuować. Ale ja się tutaj zatrzymam. Znaczy niedługo się zatrzymam. I zrobię to w coś innego. O! Tym razem, gdzie się chce jakikolwiek odcienie. Jakiekolwiek kolory. Ja mam taki specjalny odcień fioletowego. I on jeszcze nie słodka od tych darczyków, więc go nakładam tutaj. Tu. O, i co mi wyskoczyło? Najciemniejszy niebieski. Może być. No to przekładamy. A? O, biały. Jaki kolor? Wow. Ciemny fioletowy. Dobra, i przekładam. Szary. I gumki pod nowymi. O.
proszę. Widzicie, zaczęła się ta kolorowa zmiana. No i wyróbcie to dłużej, 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 a ja tutaj pokażę wam, jak skończyć. Środkowy, wkładamy na ten. Defaultowy tutaj. Te dwa środkowe. Te też na te dwa środkowe. Z tym, co kiedyś był środkowym. Na górze i przewracamy. Dolne dwa. To samo z drugiej strony. I dolny. Przewracamy obydwa niebieskie na siebie. Czyli o tak, jak już widzicie. I escape na tą stronę. I na tą tutaj pierwszą. Jeśli się myślicie, że się pomylicie i musicie zobaczyć, jak to ktoś robi, to proszę. Tutaj jedziemy. Jedziemy. Przepraszam. Proszę, proszę. Już? O! O! I wkładamy haczyk do środka tych dwóch niebieskich i ściągamy razem z haczykiem. O! Wkładamy jest na ten koniec. O tak. I na drugi. Możemy już ściągnąć haczyka. I na drugi. O! Dla was to nie musi być koniec. Więc... cofnijcie to, jeśli to zrobiliście, ale jeśli nie, to jak wam powiedziałam, to wyróbcie dłużej, a teraz wam pokażę i tutaj mamy te dziwne kolory i wszystko. No i żeby powiedzieć, całkiem ładnie wyszło. Pa, pa! Teraz mam drugi do kolory.